Z nami Kasia Wilk. Kasia jest olimpijką z Pekinu. Była z nami, wyjechała teraz do Stanów Zjednoczonych na trenować na USC z Dave'em Salo, z trenerem, z którym ja trenowałam rok temu. Jest freshmanką w tym roku i wykonała minimum na uniwersjadę, na 100 metrów stylem dowolnym. To minimum wykonała na pierwszej zmianie sztafety, będzie wybierała się na uniwersjadę. Kasia, jak tam w ogóle przygoda w Stanach? Jak zadowolona jesteś z wyboru? Tak. Rok temu zdecydowałam się na wyjazd do Uniwersytetu Południowej Kalifornii. Po roku mogę powiedzieć, że naprawdę zmiana mentalności i podejścia trenerów bardzo wpłynęła pozytywnie, szczególnie na psychikę moją. I bardziej umiem. Po tym roku umiem się bardziej cieszyć z pływania przede wszystkim. No właśnie to, jak ja byłam w Stanach, pamiętam, że poza tym, że trenerzy super podchodzili do zawodników, to grupa niesamowicie się wspierała, że to był taki dodatkowy bodziec, jaki rzadko był w kraju. Tak, właśnie zauważyłam, że tam jest naprawdę team spirit, drużyna się mobilizuje, naprawdę, ale próbujemy, ci Amerykanie, którzy wrócili do Polski po pobycie w Stanach, próbujemy jakoś przerzucić i uświadomić naszych też zawodników, że to jest rzeczywiście ważne. I widzę, że w naszym klubie w tym roku naprawdę jest świetna atmosfera i to działa. To jak pamiętam, jak Dave powiedział mi przed startem na Mistrzostwach Świata, have fun, to chyba have fun to podstawa drużyny. Tak, have fun. Ale też pamiętam, że był trening, jakieś mocne sprinty i Dave mnie wyciągnął z wody i powiedział: Kasia, a czy Polska miała kiedyś medal na igrzyskach w sztafecie? A ja mówię: no nie wiem, nie przypominam sobie. On: no to teraz popłyń tak, żebyś była częścią tego, co może nastąpić za na przykład 4 lata. I to mnie tak zmotywowało, że potrafiłam zrobić niesamowite powtórzenia i wszystko dla jakiejś drużyny, dla części mojego kraju. Po prostu taka motywacja trenera i właśnie motywacja moja ze strony, żeby popłynąć dla drużyny. Świetnie. A to jest właśnie to, co ja obserwowałam, jak tam byłam, że liczy się drużyna, liczy się podejście, że trener właśnie motywuje zawodnika, to co nie zawsze miało miejsce tutaj chyba, nie? I też trener motywuje, ale zawodnicy motywują nawzajem siebie. Oni już tak są tam nastawieni, że drużyna jest przede wszystkim. Nawet jeżeli komuś nie pójdzie, nie może tego jakoś negatywnie przełożyć na drużynę. Jest to tak wszystko zaplanowane, że jeżeli ci nie pójdzie, nie masz tego okazywać, masz wspierać innych, żeby inni nadrobili twoją jakąś niedyspozycję danego dnia. A czy pozostało to w treningu, że jak kończycie trening, to mówicie: dobra, dobrze wykonany trening, albo fajnie, że ze mną trenowałeś? Tak, zawsze jest poklepiwanie po plecach, good job. Naprawdę wspaniała atmosfera. Też ja trenuję w grupie sprinterskiej i czasami mamy tak, że jeżeli my skończymy trening, nie wychodzimy na pewno wcześniej z wody, ale motywujemy długi dystans, dopingujemy ich. A Kasia, jakieś ciekawostki? Czegoś, co nie robiłaś tutaj, a robisz tam? O, chyba wszystko. dalej są takie ćwiczenia na piłkach, pływanie z piłkami, dużo tych... Powiem, że rok temu, trenując z moim bratem, wykonywaliśmy dużo sprinterskich i jakichś innych ćwiczeń. Na pewno już odeszliśmy od kilometrażów, postawiliśmy bardziej na intensywność, tak samo jak na moim uniwersytecie. Ale to, co mnie zdziwiło właśnie tam, że zawsze myślałam, że jeżeli ktoś pływa długi dystans, na przykład, nie wiem, 1500-800, musi naprawdę pływać te kilometry, a tam tego nie ma. Tam wszyscy pływają mało, ale intensywnie. Właśnie ja pamiętam, jak byłam w drużynie, to intensywność była tak duża, że wychodziłam z treningu, to czasami padałam przed basenem, więc rzeczywiście treningi były bardzo intensywne. No, ale moim zdaniem to jest dobre, bo zresztą widać na wyniki tych ludzi, że nie trzeba pływać tych kilometrów, żeby się poprawiać. To jest naprawdę fajne. A ktoś z Polski wybiera się do was? No, na razie nic nie słyszałam. Od następnego sezonu nie przyjmujemy żadnych obcokrajowców. Wprawdzie Michał Domagała idzie do nas, ale no, on tak do Polski nie przyjeżdża ostatnim czasem.
tak, w Stanach. A co studiujesz? Jaki kierunek wybrałaś? Psychologię. O, no to super. To będziesz takim psychologiem dla zawodników? Wiążesz z tym przyszłość? No na pewno gdzieś o tym myślę. Znaczy, dopiero teraz zaczęłam te studia, więc wszystko się okaże, ale też moim zamiarem było jechać do Stanów na ten uniwersytet, bo chciałam studiować coś innego niż AWF. Miałam właśnie takie swoje marzenie, tą psychologię i chciałam to spełnić. A twój brat Katowicki ma AWF i pisze doktorat. Średni brat skończył też magisterkę w Stanach, więc teraz twoja kolej. No, moja kolej, mam nadzieję właśnie, bo też siostra pisze teraz doktorat, więc nie wiem czy... Nie wiem. Ja zdecydowałam się iść w ogóle w kompletnym innym kierunku niż moje rodzeństwo. Więc zobaczymy. No, jeden psycholog w domu się przyda. Ale to jest właśnie fajnie, że tworzycie, bo i dwójka twoich braci pływa, ty pływasz, że zawsze mówimy, że Team Wilk i naprawdę Team Wilk coraz mocniej, coraz szybciej, więc trzymamy kciuki za uniwersjadę, a później drogę do Rio. Dziękuję. Dziękuję.